O, teraz włączyłem ten magiczny guzik. Witaj, panie Grzegorzu. No witam. Pan już dłuższy czas ma te moje produkty życza, nie? AscaPillarCocci i inne. Niech pan coś tam opowie, jak tam u pana te gołąbki. No, od dwóch lat już jak od pana sprowadzam te produkty. No gołąbki to w tym roku to super. Młodych pociągnąłem. Nawet mam takie pary, że od jednej pary 9 młodych. Wow, fajnie. No i to rasowe gołębie. A jaka to rasa? Ja mam rasy węgierskie, takie jak szegetyńskie, czepele, czaposze, deresze, egerskie. No takie mam, te węgierskie rasy. Ale to ja zrobię zdjęcia, to panu wyślę, to zobaczy pan, jak wyglądają te gołębie. To z Italii, tak? Te gołębie, tak? Nie, z Węgier. A, z Węgier, z Ungarn, aha, z Węgier. To no, są to jakieś kolorowe gołębie, tak? Kolorowe, no ja właśnie lubię te kolory takie. Jutro zrobię zdjęcia, tak, to wyślę panu zdjęcia, to zobaczy pan, jak te gołębie wyglądają. Normalnie one aż no, jak sprężynki. I na tych produktach jak te gołębie są teraz? No to mówię, zobaczy pan zdjęcia jutro, ale jak ja oglądam wystawy teraz, to normalnie jak patrzę na te gołębie, to nie wiem, że ludzie takie śpiochy wiozą na wystawę, to ja nie wiem, naprawdę. To całkiem co innego teraz, tak? U pana? No to ja wtedy, jak od pana sprowadziłem ten środek, to miałem też takie same. Normalnie srały samowodą. Aż nie można było tam patrzeć na to, a później zaraz normalnie za kilka dni nie te gołębie. Tyle, że już ja te gołębie wyniosłem, bo ja miałem wtedy pocztowe, a teraz mam ozdobne, bo ja nie mam czasu dla pocztowych. Rozumiem. I mam ozdobne, tak żeby mi tylko po podwórku się kręciły, ale też muszę teraz trzymać, bo jastrząb strasznie bierze. Okej. To teraz te gołębie się zmienili, tak? Całkiem inne. No ja zmieniłem rasę, ale mam właśnie gołębie, od początku już hoduję na pana środkach te gołębie i są naprawdę gołębie całkiem inne, całkiem inne. A ta rasa trudno utrzymać w zdrowiu, tak? No nie wiem. Są delikatne? Nie wiem, one są w miarę takie sztywne gołębie, bo no prawda, że chowane są tak jak według tej rozpiski, co mam, no nie? I podaję co miesiąc, tak jak w tej rozpisce, no tak nie? Tak jest. No i podaję im to co miesiąc, no to naprawdę gołębie są w dobrej kondycji. Takie jak latem, jak poszły w górę, bo to są te wysokolotne, to z oczu ginęły i za chmury się chowały. I to strasznie czasami, wysoko lata, tak? No, czasami to już myślałem, że nie wrócą, bo ginęły z oczu, tak odchodziły daleko i wysoko. Ale no, ginęły tylko jak jastrząb wziął, a tak to wszystko super. Ja przez całe lato to może wyrzuciłem 10 młodych. Ale to też tylko przez to wygodę dla gołębi, co się robi, bo się wkłada te miski, a te miski są śliskie i się rozjeżdżają nogi gołębiom i miały krzywe nogi. I trzeba było zabić, bo to się nie nadawało. Na jednej nodze gołąb nie będzie skakał przecież, nie? Tak jest. To odkąd pan ma te produkty, całkiem inna hodowla, zdrowe, tak? Aż się chce do gołębnika zajrzeć, naprawdę. I wesołe, jak ruchają, nie? Naprawdę, a jak one wyglądają, no mówię, zrobię zdjęcia, to jutro to pan zobaczy, jak to wygląda. Wszystko się błyszczy, całe aż zielone są. Co pan powie do tych niedowiarków, co jeszcze nie mają tych produktów? Co pan powie do nich? Nie wiem, czy tam taki kolega teraz do pana tam nie dzwonił. On ma też bardzo dużo gołębi. Dałem mu namiary, wysłałem mu butelkę, zdjęcie tej butelki. Rozumiem. Też tam ma bardzo dużo gołębi i też ma ozdobne gołębie i tam też mu tam miało trochę w tych gołębiach. Nie wiem, może dzwonił do pana. Te ozdobne gołębie, to wiem, one są też delikatne, bo to, żeby ten kolor utrzymać, albo ta rasa, to też w rodzinie mocno chowają, nie? Że te młode trzymią to w rodzinie, nie? No, nie wiem, jak to tam jest, tak naprawdę, ale ja to, no, jak zacząłem ściągać te gołębie po prostu gdzieś od kogoś, to od razu kwarantanna i pierwsze co to AscaPillarCocci przez tydzień i dopiero wpuszczałem do swojego gołębnika. Fajnie. I to od razu działa, nie, ten produkt? To widać po tym gołębiu, jak on zachowuje się. Tak, bo za dni to gołąb jest całkiem nie ten. Za 2 dni to już działa na gołębiu, na drugi dzień. Po 2 dniach to już gołąb jest całkiem inny. I jak wychowują młode, też nie ma żadnego problemu na tym produkcie, nie? Nie, naprawdę. No jest bardzo dobrze. Jak teraz mówię, w ciągu 2 lat to jak to podaję, to jest luks, naprawdę. Fajnie. i chcę wam powiedzieć, to jak przedtem pan nie miał tych produktów, to takie siedziało i spało, tak? No tak, tak, bo to takie było niedożywione, po prostu nieoczyszczone tego były, a teraz tak. To są takie, jak to mówi się, no gołąb ma zdrowy organizm, on całkiem inaczej wygląda. Tak, nie ma tych piórojadów, nie ma glizdów, nie ma nic, są czyste od tych wszystkich pasożytów, nie, co ich by je męczyło, tak, nie? E coli, choroba młodych, pan tego nie zna wcale już, nie? Nie tam mówi jakieś adenoid czy tam coś, to... nie wiem co to jest. No super, tak ma być, to kupujesz produkt i to ma działać, nie? Tak, i to jeden produkt, nie tam, że cała szafa butelek. Nie wiadomo co podać, kiedy. Ten produkt zastąpi ten cały sklepik, nie? Ten jeden produkt. Dosłownie, to jest taka prawda. To jest taki produkt, co hodowca nawet we snach by nawet nie wymarzył, żeby taki produkt był, nie? No dokładnie, dokładnie, ale to... No. Nie wiem, to na ziołach jest, to na ziołach? Tak, to jest bardzo naturalna rzecz, tak? Naturalne rzeczy, tak, no, bo to nawet zapach taki fajny jest. Fajny zapach, taki łagodniejszy zapach. Jak, tak, i to nie jest żadne hokus pokus, jak jest pipiduwa, i no to jest prawdziwa moc. Prawdziwa moc, przez to ja to wszystko sam robię, nie mam żadnych pośredników, bo jakby to wysyłałem komuś do sklepiku albo gdzieś, to on zaraz by tam lali, by to rozczęczyli, by zrobili z jednego 30, by to gówno by to działało, by no opinia zniszczyli. Nie, tak, wszystko robię sam, dla parek hodowców. Ja też mam, tak samo jak ja mam pszczoły na przykład, ja też mam swój produkt, moja etykieta na słoiku i nikt do tego pazurów tam nie wsadza. Tak jest. Ja za to gwarantuję, że to jest dobre. Tak jest. Tak by to mieszali, różne barluje tam by lali, nie? Tak. Bo to z tym miodem też różne straszne rzeczy się dzieją. Ja się gadać nie chcę. No, a te ludzie to kupują. Teraz jest nowa moda, parfumują te miody na zapach. Co on tam mówił mi jeden? Na zapach pfeffermince, taki mięta parfimują. Tak, różne kolory dają. Tak, różne kolory. Smaki, smaki, różne smaki robią, tak, ja to nazywam smaki, różne kolory, nawet widziałem miód niebieski, słyszał pan o takim miodzie? Nie, o takich rzeczach jeszcze nie słyszałem, to katastrofa. Miód niebieski był, ale mi się pytam, z czego ten miód, a on mówi do mnie, że ten miód jest ze spirulino. No dobra, ze spirulino, tylko co ta pszczoła nurkuje w morze i wyciąga z morza algi morskie, co? No, to jest miód Papa Smurf, a co chciałem powiedzieć? Ale oni to przecież nie mogą miodem nazywać, nie? To jest barluga. No to jest produkt miodopodobny jakiś, ale nie miód. To nie jest miód. A dalej piszą miód, tak? Tak. A te ludzie to kupują, bo to coś nowego. Marketing, nie? Tak samo jak te produkty do gołębi. Raz jeden klepikarz mi godał. Co roku nowo woda farbił. Na czerwono, niebiesko, zielono. Powiedział, one zawsze pszczeli, zawsze nowy produkt. To im to farbił. Normalnie woda farbił na różne kolory, cukru tam dał trochę, różnego pudru i to szło. Barwnik od czegoś kolorowy, tak jak torty robią kolorowe, to tak produkty dla gołębi robią kolorowe. I potem ludzie myślą, że coś mają fajnego, kupują i potem tak wychodzi jak wychodzi, ale to jest metoda na krótko, raz ino idzie kogoś oszukać, już nigdy do niego nikt nie wróci, nie? Ale... Na pewno. Tak jest. Przecież to ja zawsze mówię, kup naprzód jeden produkt, się przekonaj, a potem zamówisz resztę, nie od razu, wszystko pomalutku. Ty musisz do tego dorosnąć, te gołębie do tego dorosnąć, się przekonasz, zamówisz resztę. Prawda, to jest prawda. Tak się to robi, nie? Tak samo na pewno u pana też, pan ma na pewno różne smaki miodów, różne, to kup każdego i zobaczyć, co będzie ci lepiej smakować, nie? Tak, ale to musi być natura z ula, a nie tam mieszane nie wiadomo co, w beczce jakiejś namieszane i rozlewane później. Tak, a na przykład w tej beczce było co innego, potem wlewali tam takie miody, podobne rzeczy, to wszystko już tam... Tak, nie no, o miodach to tu nie będziemy za dużo gadać, bo to nowy temat i na dłuższy film. Tak. Ale to, fajnie, to trzeba też mieć bo jak pan do tego serio podchodzi ze sercem, to pan ma prawdziwy miód. Jak my podchodzimy do tych produktów. Jestem zawodowym pszczelarzem i dlatego. Tak, fajnie, super, fajnie. No, tak mówię. Jeszcze pogadamy kiedyś, pan mówił o tym środku na towarozę. Zobaczymy. To potem pogadamy na prywatnie, potem jeszcze. Tak, no. Nieraz. Fajnie, to tak ma być. Gołębie są zdrowe, pan zadowolony. Teraz znowu AscaPillar wyślę. Na jak długo panu wystarczy taki pół litra? Jak długo panu to wystarczy? Ojejku, na 100 gołębi to prawie na rok. Na rok, tak ludziom mówię. No, na 100 gołębi na rok wystarczy. Bardzo wydajny środek i od razu działa. I od razu... Tak. Fajnie. To dziękuję za wywiad. Dziękuję również. Będziemy w kontakcie. No, do usłyszenia. Tak, ja panu. Tak, fajnie, dziękuję panu. Cześć. No, dobranoc. No, cześć. Dobranoc. Co, słyszeliście? Gołębie zdrowe. Żadnych młodych nie muszę uchować, tylko 10 sztuk, które mieli, bo te miskie byli śliskie i ta noga im się tak, i mieli krzywo noga, to muszę usunąć. A tak wszystko zdrowe, silne. To jest nie do pomyślenia. To jest produkt normalnie z marzeń. Tak hodowca nawet by nie wymarzył, żeby był jeden produkt na wszystko. Zapraszam do współpracy. Zamów jak chcesz AscaPillarCocci. Jak nie, to też dobrze. Zrób subskrybuj. Daj lajka, zrób komentarz. Do usłyszenia. Cześć.